Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem MaroKobraG, a wy oglądacie kolejny materiał z gry Devil May Cry 5 na maksymalnym możliwym poziomie, jaki w tej grze występuje, czyli piekło i priekło, Hell of Hell Mode. Jak dobrze pamiętacie z poprzednich materiałów, mamy problemy z drugą misją i drugim bossem, czyli z Goliatem, ale ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, tylko dojdę do tamtego bossa i będę miał problem. Oczywiście poziom trudności Hell of Hell daje nam to, że mamy 3 wskrzeszenia, 3, na 3 ciosy i leżymy, czyli jeden cios, jedno wskrzeszenie już marnujemy. I jak stracimy nasz fundusz 3 wskrzeszeń, to zaczynamy misję od początku, jak widzicie w tym przypadku. Ja sobie poczytałem trochę o umiejętnościach protez Nero. I sobie będziemy teraz ćwiczyć może z innymi protezjami niż mieliśmy wcześniej, czyli puentą i chłopczycą. Pomyślałem, że może dobrym pomysłem będzie wykorzystanie Ragtime'u, czyli jedną z protez chyba najdroższych z tych podstawowego zestawu, która spowalnia czas. Jak wiecie albo nie wiecie, to wam powiem, jak nie wiecie, każda z protez ma dwa rodzaje ataku, zwykły i alternatywny, tylko że ten alternatywny zużywa, wystrzeliwuje jakiś tam potężny atak, ale tym samym się niszczy. O to mi chodzi. Ragtime. Poskramiacz demonów kontrolujący czas. Wytwarza specjalne pole spowalniające wszystkie obiekty w zasięgu. To jest bardzo fajne. Znaczy, nie wygląda to może efektywnie, ale ma fajny, alternatywny, słuchajcie, atak. I to może mi się przydać na Goliata, ale tak myślę, jakby to zrobić. Mam pewien pomysł. Weźmy sobie chłopczycę Ragtime. Chłopczyca... Znaczy nie, Ragtime i później nie będzie puenta. Później weźmy sobie na szóstkę znowu Ragtime. Później chłopczyca i puenta. Dobra. Okej, nic więcej mi nie jest potrzebne do szczęścia, czyli zamknij. I będziemy ćwiczyć. Nic nam, słuchajcie, lepszego nie zostało. Jak tylko ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, póki nie przejdziemy drugiej misji i drugiego bossa, gdzie tam do końca gry, słuchajcie, że kończy się naprawdę długą serię, bo to, co ja tutaj widzę na tym poziomie trudności, to normalnie Sodomia i Gomoria. Tylko mogę tyle powiedzieć, ale możemy eksperymentować z tymi owymi protezami. No i tyle w temacie, no. Ja mam dwa ogólnie plany. Tak sobie dzisiaj siedziałem w robocie i rozkminiałem, jak tego zastranego Goliata rozjebać, rozpykać go. I parę pomysłów do główki mi się zaświtało, ale też czytałem w internecie na temat danych protez. To one mogą mi tak naprawdę dać. I będziemy ćwiczyć. Oczywiście też nie zapominamy o ładowaniu miecza. Chciałbym, żeby za każdym razem ten miecz był naładowany w miarę. Dobra. Ojej, może wyćwiczę w końcu, żeby nie obrywać. Żeby w ogóle nie tracić ani jednego wskrzeszenia na daną misję. Tylko walczyć wtedy z bossem. Chyba padnąć, dziękujemy. Ej. No, czekałem na to ścierwo z nożycami. To najpierw wyeliminuję te wszystkie ścierwa tutaj, które są. Dobra. Ale teraz sobie naładuję na maksa przy rewolwer. Ja pierdzielę, mały włos. Co ona wyprawia w ogóle? Kurde, lata mi tu całe w arenie. Zajebista jest ta umiejka. Yeah.
Oj kurczę, powiem wam przecież, że mam fajną strategię. Uj. Pięknie. No i do widzenia. Rack time, to jest klucz do sukcesu. Widzieliście, teraz wam zaprezentowałem alternatywny strzał, to się tak nazywa. Spowolniło mi całą arenę i to na dosyć sporą ilość czasu, powiem wam szczerze. Tylko miałem taką strategię, obmyśliłem sobie, jak byłem dzisiaj w robocie, żeby użyć tego alternatywnego strzału i automatycznie rozwalić tą protezę i wziąć chłopczycę i nakurwiać, jak przeciwnik jest w spowolnieniu, nakurwiać tą chłopczycą, ale mi nie wyszło. Nie wyszła mi ta strategia, ale widzę, że jeżeli dobrze ją opracujemy, to możemy ogarnąć temat. Chodźmy głównie o Goliata, nie? Te moby jeszcze tam jakoś pójdzie. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Ojej! Jezu, jak ona wejdzie, starana, to naprawdę. Chciałem ciebie, tylko tego gnoja małego. Oj, 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 tu się zrobiło nieciekawo. Trochę. Jeszcze ten mały gnój żyje. Chyba już nie. Chyba spróbuję teraz tym ragtime'em. Dobra. Już ci szmato dam. Jezu, co się dzieje? Aż mi się zacięła gra. Oj, nie to chciałem. Zajebisty jest ten ragtime. Powiem wam szczerze. Jezu, co to zrobiło? Dobra, udało się w miarę. Ale powiem wam szczerze, ragtime to daje radę, naprawdę, fest. Wystarczy w odpowiednim momencie spowolnić czas i zabawa należy do nas. Powiem tak szczerze. Dobra, ja sobie na... I za mało tego ragtime'a da mi za dużo tych, kurcze, puent. Wsia jego mać. No kurna! Nie chcę tracić za bardzo do naładowania broni, znaczy miecza. No i kurde, ja nie wiem, jakim cudem mnie pisnął, to jest z pobętami, nie wiadomo, co się dzieje. Aj Boże! Dobra, jego to spróbuję tak załatwić. Nie chcę tracić krzeszeń. Ale już szkoda tego wskrzeszenia. Nie wiem, jakim cudem u mnie sięgnął tą zastraną kosą. Polernik. Dobra, próbujemy jakoś. Nie, to nie jest dobre.
rozwiązanie. Dobra, rack time. Nie! Yeah. Jezu, jaka to jest... Nie, to, niech to chciałem zrobić. Ja pierdolę, nie mogę naładować tak time'a. Ja wiedziałem! Wiedziałem, że kurczę, tutaj jest ciężko, tu muszę mieć chłopczycę raczej. Ja pierdolę. Dobra, teraz mam. No i dupa. Ja pierdolę, jak to mnie drzaźni. Zajebiście. No i jak zwykle wychodzi tak samo. Tracę praktycznie wszystkie. Wszystkie wskrzeszenia. I do bossa dochodzę praktycznie na jednym hicie. No i dupa z tego. Jedyny pozytyw z tego, jaki widzę, to taki, że jeżeli dojdę do Niko, nie ginąc, to mogę przetestować swoją strategię, czyli ragtime chłopczyca, czyli spowolnienie czasu i ten wzmocnienie na miecz lub pistolet. To jedyny pozytyw, który teraz widzę. Dobra, przynajmniej wypróbuję swoją strategię, jaką myślałem, żeby tutaj wypróbować. Czyli tak, bierzemy ragtime dwa razy. Okej, teraz tak. Chłopczyce, ragtime. Chłopczyca do ataku, ragtime do spowolnienia. Chłopczyca i ragtime. Dobra. Okej, dobra. Zamknij. Co się z widzami porobiło ogólnie? Takie pustki? Nie wiem, pewnie wiesz. Do roboty chodzą albo też ich wypaliło dzisiaj przez cały dzień. W tygodniu to nikogo nie ma. Powiem szczerze. A i tak pewnie może zmęczeni tym, że cały czas męczę jedną i tą samą misję. Dlatego już się nikomu nie chce oglądać. Ale dzisiaj zacząłem od rana dopiero męczyć. Też wiele osób tam nie było z rana. Także... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może dlatego, że jest, mówię, środek tygodnia, czy tam początek tygodnia. I mało jest przez to osób. Dobra, zaczynajmy. Teraz się trzeba skupić, ale i tak nie mam szans. Na tym bossie. Ale przetestuję przynajmniej moją strategię. Dobra. Dobra. No i dupa. Czyli ta strategia też gówno co daje. I koniec zabawy. No i widzisz, tak wygląda u mnie gra Devil May Cry. I koniec misji. 3 wskrzeszenia zmarnowałem w czasie misji. 3 ciosy otrzymałem. I zaczynam od początku. Pięknie, co? Wiecie, się zapowiadał ta seria. Kurczę, już tak myślę już... Myślę i myślę, kurczę, jak tego Goylata pokonać już na różne sposoby. Przejebane. No właśnie. Dobra, ale przynajmniej ma chociaż tą strategię, żeby jakoś ogarnąć te wskrzeszenia do tego Goliata. No i co? I misja od początku. Żeby nie był na jeden hit
w czasie jednej walki. Może ja za dużo obrywam w czasie wykonywania misji, w czasie drogi do dojścia do tego bossa i to jest najgorsze. Ojojo. Dobra, dostosuj. Muszę pokupować te całe spowalniacze czasu. Sprzęt. I jak to teraz ogarnąć? Wziąć ragtime. Dobra, ale muszę i tak pokupywać. Nie. Muszę pokupywać ten spowalniacz. Chcę mieć 10 sztuk najlepiej. Okej. I teraz tak. Edytuj. Chłopczyca, tą chłopczycę też trzeba by się dokupić. Zamęt. Albo tym zamętem jeszcze się pobawić może. No musi być jakiś sposób. Weź zamęt na ostatnie ten. Na ostatnie gniazdko. Dobra, zamknij. No i znowu misja od początku. Kurde, no nie jest słabo, no mówię, no. Sekiro przy tym to pikuś. Bo w Sekiro jeszcze są te punkty zapisu i nie giniecie na jeden cios, nie? Tamtej misji. Trzeba te zwykłe moby tu powykańczać. Oj, nie podoba mi się, jak one tak wyrcą. Dobra. Ja pierdolę! Zanim wystrzeliłem tą pierdoloną spowolnienie czasu, to mnie pizda trafiła, nie? Jakie to jest chamstwo! A szkoda gadać. O, mały boss bym miał przesrane. Nie to! Nie chciałem przemiany na pistolet. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. No i w pizdę se wsać. Kur zapiał. No i do dupy. Do domu, do domu, do domu. Nawet nie próbuję walczyć. Kurczę, i co z tego? No sklepały mnie tak, że aż mnie głowa boli. Ej. Pozbieram sobie tylko tutaj te czerwone kule i zaczynam od początku, bo to... Dobra, teraz jak to ogarnąć. No i widzicie? I widzicie, co się odjebało. Jak mnie to wkurwia, jak nie panuje nad sytuacją. Nie, zmień target, zmień target. Wow, 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 wow. Dobra. Kombus, chociaż jedną wykończyć. Za ładnie.
ciebie też mam z głowy. I teraz tyż smaciaro. Oj! Nie, kur... zapiał! Ja pierdolę! Jest to szmato. No i chuj, bombki strzelił. Pozamiatane. Nie, po prostu ja... A, jeszcze! Wiesz co? Pierdolę cię. Znowu w tym samym miejscu. No już naprawdę nie ma sensu iść dalej. Nic nie widzę momentami. Wow, wow! Tu jest ognisko. No i w piździec. No i to jest to. Kur zapiał, no! Śmietniki. Skończyła się zabawa. Jezus, ile tego dziadostwa jeszcze tu jest! Nienawidzę tej areny. Dobra, skombosuj. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? To są masakra. Zmykam oglądać coś o... No dobra, trzymaj się. Miłej gry. No trzymaj się, Peter Ford. Miło, że wpadłeś. Na razie. Oj. Dobra, ogólnie jest lepiej niż było, bo dostanę kosę od bossa, to jeszcze mnie wskrzesi, nie? Bo tak jak dostawałem kosę, to już nie mogłem zregenerować postaci, tam zespić. Ale fajnie to nie wygląda. Wcześniej dosyć, że ta arena jest przekurwiona tutaj z tymi mobami. Dobra. Ujoj! Było blisko. Dobra. Nie chcę naładować ten miecz, jak mnie to kurwia. Dobra, jest na maksa. Dobra, z wami to może naładuję na maksa rewolwer. Ej. Kurczę, cholerne komary tu latają. A jak nie gorąco, jeszcze komary zadycha jego mać. Teraz będzie też ciężki moment z tymi frajerami z kłosami. Znaczy z tasakami. No i dupa. No i kurwa! Ja pierdolę!
No i weź się nie wkurw. I zaczynam od początku praktycznie. No i dupa, nawet nie wiem jakim... Ja pierd... No nie wierzę, no po prostu jest jakaś kurwa paranoja. Ja już nie wiem, jaki mam protez używać, żeby jakoś kurczę to ogarnąć temat. Po prostu... Oh, god damn it. Tu nie mam siły, nie? No już mogłem chociaż raz porządnie dojść do tego bossa, że chociaż nie ginąłbym na hit. Znaczy, ginąłbym na hit, ale by mnie wstrzesiło. Nie, bo bym już ja idzie do pierdoli z tymi kosami, nie? Lasakami, czy cholera wie co to było. Ja pierdolę. Ja pierdolę! Jakim kurwa cudem, nie? Szmaciarz! No nie wierzę. Co z tego, że doszedłem do bossa? Jestem znowu po raz setny najebanego hita! Jak mam przejść teraz bossa, co? Kurwa! No nie wierzę! Jakim cudem on się w ogóle przedziera przez moje ataki? Stu nie wie, że. Tak irytujące to jest, że... O Jezus. No ani razu, po prostu nie doszedłem dzisiaj do bossa. W ogóle na tym poziomie to się nie doszedłem do bossa, chociaż mieć... żeby mieć chociaż jedno wskrzeszenie. Nie, jestem dosłownie na kit i koniec misji. Nie, zginę teraz na bossie. Ustawiam do możliwości zmiany ekwipunku przy busie, przed bossem, to ustawiam sobie same puenty do atakowania na dystans i ja to pierdolę. Kurwa, chłopczyca spowalnia czasu o dupę potłuc te protezy. Niby chłopczyca gówno mi co pomogła tutaj w tej walce. Dobra. Nie wiem, co ja zrobię, kurczę, jak jestem na jednym hicie. Co ja zrobię? Jedyny pozytyw, że mogę sobie jedną z moich strategii obmyślanych jeszcze wypróbować. Jedna dała dupy. Ale mam jeszcze inny pomysł. Mianowicie... to i weźmiemy sobie tutaj spowalniać czasu. Chłopczyca. Spowalniać czasu. Chłopczyca. Czas. Okej. Chłopczyca. Czas. Na samym końcu wezmę sobie gerbetę do uniku. Dobra. Jedyny mam pomysł na bossie, ale wątpię, czy jakikolwiek z moich pomysłów przyniesie jakikolwiek wartościowy efekt. Wątpię. Nawet nie wiem, po jaką cholerę ładuję ten miecz. Szybciej, no.
ja pierdolę, chuj, tam bombki strzelił, takie kurwa pomysły z dupy wzięte, że ja pierdolę, kurwa. No i pozamiatam. Dobra, ostatni raz próbuję, ale jak mówię, biorę sobie protezy do dystansówki, a nie jakiś tam chłopczycy czy jakieś gówno, co spowalnia czas, dupę potut z jedną i drugą broń, za przeproszeniem. I tyle w kwestii tematu.